Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii tutaj, w której wypowiadam się na temat mapach w operacji Wildfire. Dzisiaj będzie mapa, może widzicie, albo też nie. Mapa jakby Krais, tak się nazywa. Mapa Krais, czyli po angielsku Race. No i co, Race, no to oczywiście statek, tak? Pierwsze co się z Race'em kojarzy to statek, no i tak właśnie wygląda mapa jak statek. O to w tym chodzi, żeby ratować zakładników. Właśnie to jest mapa w trybie ratowania zakładników. Dlatego ja osobiście nie gram na niej żadnej turniejówki. Bo gdybym grał, no to byłoby słabo. Ja nie lubię właśnie takich jakby to powiedzieć, trybów gry z ratowaniem zakładników. Nie lubię tego, wolę podkładać bombę, wolę ją rozbrajać, ale nie ratować zakładników, bo nie podoba mi się to, po prostu mi się to nie podoba i tyle. No i właśnie to jest też fajne w tej mapie, że można sobie grać w nogę. No. O! No dobra. No i co o tej mapie? No to jest statek, po prostu. Nie ma co więcej tutaj do powiedzenia, oprócz, że statek. I tyle. Tutaj właśnie jest jakby strefa ratowania zakładników. Nie wiem, jak się nazywa ta strefa tak fachowo. To jest strefa chyba bezpieczna. No i co? Tutaj są fajne schody w ogóle. Bardzo fajnie jest to zrobione, ta mapa. Tylko właśnie ten tryb gry mi się bardzo nie podoba. W ogóle, właśnie zaraz się runda skończy i w ogóle. No tutaj pianinko. Tutaj jakiś bar, jakieś piwo tutaj jest. No i tutaj kolejny zakładnik. No, terrorist win, no i muszę rundę od nowa oczywiście, niestety. Może teraz będzie 60 minut, a jednak nie, więc dalej mam 2 minuty. Co 2 minuty będę po prostu zaczynał od nowa i tyle. Wejście oczywiście tutaj z nas. Bardzo w ogóle fajnie jest to zrobione, no co tu więcej mówić, nie ma nic do mówienia. Ja głównie na tym gram deathmatche. Za bardzo na tej mapie, no, się nie znam, tak? Bo co, na czym tu się znać, na jakieś zabawki? Tak jakby jak było w operacji Vanguard, była taka mapa. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, tam była bawialnia, pamiętam. To wtedy ja zaczynałem właśnie, kiedy była operacja Vanguard. I tam była taka mapa, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała. Też była bawialnia, było wszystko w porządku i to była moja pierwsza mapa, na której zagrałem pierwszą turniejówkę. To były piękne czasy, kiedy po prostu jeszcze CS był bardzo mało znany. Znaczy, no pewnie był dużo znany, tylko ja sobie z tego nie zdaję sprawy, pewnie dużo osób go znało. A ta mapa... Wracałem właśnie do tej mapy. No tutaj więcej, no co mogę o niej powiedzieć? No właśnie nie mam zdania o tej mapie. Ta mapa jest fajna na deathmatche, ale tylko na deathmatche i tyle. No taki, o, statek można sobie z boku popatrzeć. Bardzo fajny, spoko stateczek. A jakbym sobie poleciał na ląd, to co by się stało? Na wyspy sobie polecę. O. O! Co ja odwaliłem? Bo ja nie wpisałem kodu na nieśmiertelność, to teraz będę mógł se latać. Jaki czat! Jeszcze nigdy tu nie byłem poza tą mapą. Powiem szczerze. No tu jest jakiś jacuzzi, jakieś coś. No fajnie, spoko, spoko mapka. Aha, dobra, bo to są takie piksele, tylko żeby były. Co mogę wam powiedzieć, bardzo fajna mapa, mi się podoba. Osobiście mam do niej pozytywne zdanie, jak najbardziej. Kurczę, no właśnie nie wiem, co ja mam mówić, dawno nie nagrywam żadnego odcinka, sorry, jeżeli tutaj właśnie za bardzo zacinam i przynudzam. Tak to jednak jest tutaj, jak się dawno czegoś nie nagrywa, to tak właśnie jest. No, już jestem na dobrej mapie. No i co, no, mogę tylko powiedzieć, że mam pozytywne zdanie o tej mapie i... chciałem was zapytać, czy wy lubicie tą mapę? Oczywiście będzie sonda na ten temat, taki, będziecie mieli w prawym górnym rogu taki pytajnik. Jeżeli go klikniecie, oczywiście będziecie mogli wziąć udział w sondzie. No nie ma żadnych nagród, bo jestem biedny. Tylko po prostu chciałem waszą znać opinię, czy wy lubicie tą mapę. Jako taką, jako po prostu mapę, czy nie. I tyle. Więcej nic tutaj nie mam do gadania. Nie ma żadnych miejscówek. Z niczym mi się nie kojarzy, w przeciwieństwie do Santorini. No... mapa kompletnie tak wzięta z niczego, ale spoko, jest spoko. I tyle.
Tyle mam do powiedzenia. Za dużo też nie powiedziałem o tej mapie. Cały czas mi się wydaje, że czegoś tutaj nie powiedziałem. Coś miałem powiedzieć, a czegoś nie powiedziałem. Czegoś ważnego. Ale to nieważne. Jeśli wam się spodobała ta mapa, albo właśnie, no to zostawcie komentarz, albo weźcie udział w sądzie. No i zapraszam was w następnych odcinkach. Cześć.